Bo dzisiaj taki długi dzień z hit planetą, więc zapraszam Was razem ze mną. Tego jeszcze nie było. Wylewanie toalety na żywo na kanale. Kto je teraz, niech odłoży kanapki, albo przewinie, albo po prostu niech nie patrzy i nie słucha. Finlandia, Szwecja, Norwegia. Takie miejscówki na dziko i z Afryko. Dzień dobry. Pozwólcie, że się obudzę. Dla tych, co nie wierzą, 7:07. Nie wiem, czy widać, czy nie. Chyba tak. No to zaczynamy. Dzień z hitplanetą.pl. Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy, jak za oknem, bo w nocy padało. O, jakaś przyczepka nawet przyjechała. Jak widzicie, za oknem śniegu nie brakuje. Ale się coś tam wypogadza. Dobrze, idziemy teraz do łazienki. Trzeba umyć ząbki, buźkę. A potem widzimy się w kolejnych ujęciach. Po porannej toalecie jest ta część, która de facto zajmuje nam największą część poranka, tej, której w ogóle nie widać na kanale, a więc załatwianie spraw związanych z firmą, czyli zamówienia, zamówienia i jeszcze raz zamówienia. Trzeba wszystko przygotować od zamówień po samą wysyłkę, żeby mogły trafić do Was. No i tym zajmujemy się od rana. Ja jestem bardziej od tych spraw właśnie wysyłkowo-realizacyjnych, konfiguracyjnych, tak byśmy to nazwali. A Iza zajmuje się papierologią, czyli fakturami, paragonami i wszystkimi innymi WZ-kami, PZ-kami i RW i czymkolwiek tam z tym się to kojarzy. Ja w to nie wnikam, bo strasznie takiej papierologii nie lubię. Więc na timelapsie pokażemy Wam, ile mniej więcej czasu na to wszystko schodzi. Potem oczywiście będzie też czas na śniadanie, no i przygotowanie do dalszej podróży. Jedenasta, jeden. Skończyliśmy pierwszy etap naszej pracy. Niech ktoś powie, no od 7 do 11, czyli 4 godziny i po pracy. No można tak teoretycznie powiedzieć, ale w praktyce jeszcze w ciągu dnia będą pojawiały się na pewno telefony, może i kolejne zamówienia. Zobaczymy. Teraz zaczynam szykować przyczepę do dalszej drogi, bo to kolejna część naszych, powiedzmy, codziennych obowiązków. No i nie zapominajcie jeszcze o jednej rzeczy, że po południu poświęcam też czas na to, żeby zmontować dla Was choćby ten odcinek. Później trzeba go wrzucić, zrobić miniaturkę, opisać i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się oczywiście kręci wokół pracy, podróżowania i normalnego życia. Każdy z Was przecież, albo większość z Was rano wstaje, idzie do pracy, potem trzeba coś ogarnąć w domu, zająć się dziećmi. Jest tych etapów bardzo dużo. My dużo rzeczy też robimy zdalnie, jeśli właśnie dzieci potrzebują naszej pomocy, czy też w nauce, czy też po prostu, żeby sobie porozmawiać. Też staramy się spędzać z nimi czas, kiedy my jesteśmy w podróży, a oni są gdzieś na miejscu. Dobra, koniec tego gadania. Teraz kolejny timelapse z przygotowań przyczepy do dalszej drogi. A teraz jeszcze, moi drodzy, zanim zawsze wyjedziemy z jakiejś miejscówki, a jest ładnie, to idziemy porobić Wam zdjęcia na Instagrama. Przy okazji też wesprzeć firmę, która dodaje nam energii. Jak widzicie, tutaj mamy ich produkty, więc robimy im też w podzięce ładne zdjęcia. Dobra, tyle gadania. Czas wziąć się do roboty. 11:29. O! 11:30. Możemy ruszać na stację LPG.
nie włączył mi się mikrofon, więc nagrywam jeszcze raz. 530 koron za 32 litry gazu, 16,5 korony za 1 litr gazu. Naprawdę takiej ceny jeszcze nie było, no ale tak to już jest z monopolistami. To jedyna najbliższa stacja w obrębie jakieś 300 km. My teraz już zmierzamy w dół Szwecji. Tutaj będziemy znowu jechać tą drogą przy wybrzeżu. Ona jest najlepsza i najszybsza przy okazji, bo moglibyśmy tutaj jechać środkiem, ale patrzyłem na mapę. Tam są wyżyny, tam są jakieś podjazdy, zjazdy. Ta droga nie jest najlepszej jakości, więc po co mamy się męczyć? Tam i tak nie ma za bardzo nic do zobaczenia poza pięknymi krajobrazami, których na dole też nie brakuje, a nie wszystkie Wam nagraliśmy, więc teraz nadrobimy to, co sobie gdzieś tam na mapie wcześniej zaznaczaliśmy. Więc widzimy się na trasie. 299 km. Tyle brakuje nam, żeby dojechać na miejscóweczkę. Miejmy nadzieję, że pierwsza okaże się od razu dobra dla nas i będziemy mogli tam przenocować, więc widzimy się na trasie. Jeśli kogoś to interesuje, to 11.55, oficjalna godzina naszego startu, przewidywana przyjazd tutaj 15.20, więc ja bym obstawiał gdzieś koło 17, znając nasze tempo i jakieś jeszcze zatrzymania po drodze. To wszystko będziemy Wam oczywiście pokazywać, bo dzisiaj taki długi dzień z Hit Planetą, to będzie jeden odcinek tylko, więc zapinajcie pasy i lecimy dalej. Poza samą jazdą, w trakcie której wyszukujemy dla Was różne miejsca, fajne jakieś widoczki i tego typu rzeczy, no to tutaj muszę powiedzieć, że moja żona przyjmuje stery, jeśli coś, właśnie tak jak przed chwilą, był telefon i trzeba coś w firmie załatwić, to robimy to na bieżąco, ale też na bieżąco jest tutaj uzupełniana nasza mapa. Pod filmem znajduje się link, gdzie macie dostęp do wszystkich miejscówek, w których śpimy albo są warte uwagi. Tam zaglądajcie, bo warto. No i tak to właśnie wygląda, czyli ja jako kierowca skupiam się na drodze, ewentualnie odbieramy jakieś telefony, a później w trakcie drogi wykorzystujemy ten czas na dalszą pracę. Tak wygląda właśnie nasze podróżowanie. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze dzisiaj się wydarzy, zapraszamy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na parkingu. Poczekajcie chwilę, muszę otworzyć i wylać teraz tą oto toaletę. Więc zapraszam Was razem ze mną. Tego jeszcze nie było. Wylewanie toalety na żywo na kanale. Kto je teraz, niech odłoży kanapki, albo przewinie, albo po prostu niech nie patrzy i nie słucha. A Wy zobaczycie, jak wygląda nasz dzień. A toaleta wygląda tak i jest tutaj specjalne miejsce, żeby właśnie opróżnić te fekalia, więc widzimy się po drugiej stronie. No dobrze, moi drodzy, dla tych, co mają słabe żołądki, zamykać oczy. Dawaj. Żartowaliśmy, już jest umyty. To był tylko żarcik. Ale kto patrzył? Kto chciał zobaczyć, co tam jest w środku? Dobrze, lecimy dalej. Czekają nas jeszcze następne przystanki, bo tutaj wody nie napełniamy. Była informacja, że nie jest do picia. A po drodze jest jakaś stacja benzynowa, gdzie mamy już wybrane właśnie miejsce do tankowania. No i jeszcze będziemy się zatrzymywać na granicy koła podbiegunowego. Tam Was teraz zapraszamy.
No ale moi drodzy, żeby nie było, że cały czas tylko siedzimy i pracujemy, chociaż jak widzicie Iza cały czas z telefonem, to też czasem po prostu... Żeby nie było... Tak, jest Instagram, tak, tak, tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że my cały czas pracujemy, ale no, widzicie, nie zawsze to się udaje, ale też czasem sobie jedziemy i po prostu śpiewamy. Ale oczywiście śpiewać wam tutaj nie będę, ale będziemy sobie teraz słuchać, śpiewać, zagłuszać siebie nawzajem, a muzyka zagłuszać nas, a przede wszystkim ładować pozytywne akumulatory, które później będziemy wam chcieli przekazać. Jeszcze 20 km do granicy koła podbiegunowego. Myśmy się poznali od nowa. Pogoda się znacząco poprawiła, znaczy nie ma już śniegu, jest cieplej. W samochodzie też można było spokojnie skręcić ogrzewanie. No i co, mieliśmy dotrzeć do punktu koła podbiegunowego, czyli jak gdyby opuścić koło podbiegunowe. I jak zobaczycie na mapie, czekajcie, pokażę wam to. Już, o. Jesteśmy praktycznie w tym punkcie, ale tutaj nie ma żadnej informacji. Wcześniej jak jechaliśmy, no to było tak, że był parking właśnie na kole podbiegunowym, tak bym to określił, pierwszy parking, ale to było jakieś 10 km wcześniej, więc go po prostu ominęliśmy. No i teraz jak to my, skoro obiecaliśmy wam, że to nagramy, to wracamy te 10 km do tyłu, no i tam się będziemy widzieć. Jesteśmy na kole podbiegunowym, dokładnie jego końcu, bo już opuszczamy. W tej chwili samochód jeszcze za kołem podbiegunowym, przyczepka już w części poza nim. Są jakieś opisy, ale niestety już wszystko takie rozmazane. Chociaż powiem wam, że dawno nie wychodziłem z samochodu, jak widzicie krótki rękaw i czuję tą różnicę, jest to na pewno cieplej niż tam, gdzie byliśmy. Pochwalę wam się moją nową koszuleczką. Czekajcie, trochę oddalę. O, taki prezent dostałem od żony na urodziny. Tam byliśmy, ale zmierzamy już na południe, tam gdzie cieplej, tam gdzie każdy chciałby się schować przed zimnem. I tam was zapraszamy. No moi drodzy, cóż za zmiana pogody i słońce i ciepło, 17 stopni, ale dla nas, kiedy było tam 3, minus 2 w nocy, to ten, przepraszam, to ten widok, ach, zawiera dech w piersi, a widzicie, głosu mi zaczyna brakować. Oj, przepraszam was najmocniej. No i tankujemy z tej okazji 9,8, 23,05 za litr, ale ciągle tankowaliśmy tą 95, więc czas najwyższy zatankować naszemu Złotkowi coś troszeczkę lepszego. No i weszło, zobaczcie, 36,55, 842 korony. Tak dużo jeszcze nie płaciliśmy. Dobra, czas ruszyć jeszcze na małe zakupy i później już na docelową miejscóweczkę. Na początku filmu mówiłem, że będziemy pewnie około 17 na miejscu. Jakbym trafił 2 minuty przed, a jesteśmy, i to w jakim miejscu? Pokażę wam za moment to miejsce. Tak będziemy stać, jeszcze muszę tylko oczywiście wypoziomować. Zaraz sobie to na timelapsie będziecie oglądać. A teraz, no może z tyłu to nie wygląda najpiękniej, bo jest jakiś tam kontener, jakiś tam domeczek, ale z tej strony tu mamy wejście. Zobaczcie sobie to. I to jest chyba to, czego na pewno będzie mi tutaj w Skandynawii brakowało. Finlandia, Szwecja, Norwegia. Takie miejscówki na dziko i z Afryko możecie znaleźć bez większego problemu. Kilka minut w aplikacji i coś takiego czeka na was otworem. Więc jeśli jeszcze się zastanawiacie, to się nie zastanawiajcie, tylko przyjeżdżajcie. Pytanie, czy lepiej być tutaj w tych cieplejszych momentach, wtedy nie zawsze jest szansa zobaczyć zorzę w ogóle w tych momentach, kiedy na zakołem podbiegunowym jest ciągle dzień, praktycznie nie da się zorzę zobaczyć. Więc wybierajcie takie momenty, kiedy tą zorzę można zobaczyć, ale kiedy jeszcze można sobie wyjść tutaj praktycznie w bluzie, usiąść i miło spędzić wieczór. Tego wam życzę, a teraz wracam do pracy.
15 minut później, wszystko gotowe. W sumie nie ma potrzeby wystawiać krzesełek i stolika, bo mamy go tutaj. Więc po co się kłopotać? Więc momencik, tutaj sobie zjemy obiad. Nie ma z nim problemu, bo wczoraj ugotowana była zupka pomidorowa. Rzucimy tylko makaronik, wszystko się podgrzeje i za moment będzie można usiąść do obiadu, kolacji. No a później znowu do pracy, wziąć się za montaż. Wieczorem pewnie jeszcze odpalić agregat, ale co będziemy robić? Oczywiście wszystko Wam na spokojnie pokażę. Moja ukochana żona już je. Ja mam zupkę tutaj. Słoneczko pomalutku ma się ku zachodowi, więc smacznego i do zobaczenia. Gorące. Obiadek zjedzony, to teraz czas pozmywać. A teraz, póki jeszcze jest jasno, szybko wystawimy agregat, podłączymy sobie przyczepę. Wykorzystujemy go, kiedy nie ma takiego słońca, do choćby podgrzania wody, żeby móc się wykąpać. To znacznie przyspiesza proces grzania wody, ale też jesteśmy spokojniejsi. Teraz jest 13,1 na akumulatorach, więc pamiętajcie, że mamy lifę po 4, a nie zwykłego kwasiaka. Więc to jest dobry prąd, to jest więcej niż pół akumulatora, ale kiedy zużywamy go do i ładowania komputerów i grzania wody i potem światła wieczorem, kiedy sobie tam siedzimy, to może nam tego prądu fizycznie zabraknąć, więc nie chcemy ryzykować. Tutaj mamy możliwość, żeby spokojnie się z całym sprzętem rozstawić, też komarów się teraz nazlatywało mnóstwo, ale już nie narzekam. No i do tego zmierzam. Szybko podłączymy, nagrzejemy sobie wodę i będziemy mogli się w spokoju wykąpać. No a później też przy okazji ładować akumulatory w naszych laptopach, bo biorę się też przy okazji za montaż. Ciągle coś przy okazji. Po prostu biorę się do pracy. No i przyszedł czas na to, co mam nadzieję lubicie najbardziej, w sensie oglądać filmy z nami, a ja zabieram się za montaż kolejnego odcinka. Jest 21:40, jeszcze godzina i 8 minut czasu, żeby wrzucił się film, czyli będzie koło 23:00, o 7:07 zaczął się ten dzień, no i skończy pewnie około północy. Tak wygląda, można powiedzieć, życie w przyczepie z hitplanetą.pl. Macie jakieś pytania, sugestie? Dawajcie znać o nich w komentarzach. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco w kolejnych odcinkach i przygodach, których w Szwecji na pewno jeszcze troszeczkę przed nami. No to już teraz dobranoc i do zobaczenia.